W poprzedniej części wykładu przyglądaliśmy się, jak operacje wynikowe wpływają na rachunek zysków i strat i na bilans i jak łączą się z operacjami bilansowymi, właśnie kończąc na koniec okresu sprawozdawczego w bilansie. Tyle teorii, ale tak naprawdę fajnie jest y, zobaczyć tę teorię w praktyce, bo dopiero wtedy zapamiętujemy najlepiej, y, jak. Dana rzecz y, oczywiście funkcjonuje. I tu chciałabym za, Was zaprosić do przykładu całościowego. Rozpoczniemy tutaj od początku okresu sprawozdawczego poprzez księgowanie pewnych operacji, czy to wynikowych, czy bilansowych, po procedurę zamknięcia miesiąca, gdzie będziemy przygotowywać bilans i kalkulować wynik finansowy. I spójrzmy na przykład. Przykład dotyczy przedsiębiorstwa Budimex. To przedsiębiorstwo możecie już rozpoznawać z przykładu ewidencja księgowa, operacje bilansowe. Tam mówiliśmy o jednostce Budimex i operacjach, które ta jednostka dokonała w listopadzie 2013 roku. Tutaj mamy podany stan majątku na dzień 1 grudnia 2013 roku, wymienione są elementy tego majątku budynki, maszyny, oprogramowanie itd. Możecie zauważyć, że ten stan majątku na 1 grudnia 2013 roku tak naprawdę, tak naprawdę odzwierciedla stan tego majątku, jaki był na 30 listopada 2013 roku, czyli stan, który wyliczyliśmy, tworząc bilans zamknięcia dla listopada, właśnie w ramach tematu ewidencja księgowa, operacje bilansowe. Tutaj mamy informację, że w grudniu 2013 roku miały miejsce cztery różne operacje. Pierwsza z nich to sprzedaż wyrobów gotowych, mamy podaną wartość tych wyrobów gotowych oraz cenę sprzedaży płatne w momencie sprzedaży na rachunek bankowy. Zauważcie tutaj, że tak naprawdę w ramach tego punktu pierwszego mamy dwie operacje, bo z jednej strony jest to faktura sprzedaży na 60 tysięcy złotych, a właściwie rachunek, ponieważ nie mamy tutaj żadnej informacji na temat VAT-u, który doliczono by do tej ceny. W związku z tym potraktujmy um, tą informację tutaj, w ten sposób, że te sprzedane wyroby gotowe, dokumentem potwierdzającym tę sprzedaż był rachunek, w związku z tym nie naliczono VAT-u i to jest ta cena sprzedaży. Z drugiej strony, wydano te wyroby gotowe, bo mają one wartość 50 tysięcy złotych, czyli ten fakt też również będziemy musieli w jakiś sposób odzwierciedlić w księgach rachunkowych.